Serdecznie witajmy Was na naszym seminaryjnym świecie przyświętszonym modlitwie Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj odwiedził kleryków lwowskich. 6 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach dzień ten jest tradycyjnie poświęcony świętemu Mikołajowi. Jak wiemy, święty Mikołaj odwiedza dzieci w nocy 6 grudnia. Odwiedza nie tylko domy czy kościoła, ale także przechodzi do seminarium. Głównym gościem wieczoru seminaryjnego był metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Przybyli też ksiądz Andrzej Legowicz, ksiądz Mikołaj Biskup, ksiądz Piotr Brzeski, a także wychowawcy i nauczyciele Seminarium Duchownego we Lwowie w Brzuchowicach. Tegoroczne przedstawienie przygotowali klerycy 4 roku przy pomocy kolegów z innych kursów. Tematem przewodnim był wieczór wydarzeń, który przedstawiał zabawne sytuacje życia kleryków. Również w to święto nie zabrakło najważniejszego gościa, świętego Mikołaja, który odwiedził seminarium duchowne. Wieczór świąteczny więc był zabawny, ciekawy i smaczny. Ja nie zjem twoich chlapek, ja nie zawsze to nie zrobię. Ja nie lubię jajek. Ale ja bym działał, ja bym działał. Toż koronawirus to tragedia dla nas. Dobro, takie. Otec arcybiskup znaje te, czego nawet nie znaje sam Papa Rzymski. Chłopcy rozkazywali, jak przyjechał arcybiskup i jego zupełny kortecz. Troszeczkę pomaga, bo was zatrzymuje z pewnością, ale jak tutaj się okazało, jeśli taka była możliwość, to też trochę trzeba pobiegać na świeżym powietrzu, ono nie zaszkodzi, lepiej pomoże. Miłego wieczora. Całym kursem chcemy wam dużo podziękować za waszą obecność, że znaleźliście czas przyjechać сюди, żeby razem z nami rozdzielić to święto. Na wieczerze.